Odnotowanych 17 przypadków zachorowań na odrę w naszym kraju nie stanowi zagrożenia dla reszty obywateli. Możemy czuć się bezpiecznie, uspokaja minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodaje jednak, że obecna sytuacja jasno pokazuje, jak niebezpieczny jest pomysł całkowitej rezygnacji ze szczepień, które stanowią dla pacjentów zabezpieczenie przed zachorowaniem na tego typu choroby zakaźne. Te dzieci, które zachorowały, to niestety są, to jest wynik braku szczepień, po prostu. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, że gdybyśmy mieli sytuację taką, że szczepienia są całkowicie dowolne, to mogłoby się okazać, że przy tak dramatycznie zaraźliwej chorobie, jaką jest odra, wybuchłaby epidemia. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić, wręcz odwrotnie. Jest coś takiego jak Biblia Cochrane, czyli grupa naukowców, ponad 1700 ludzi, którzy wydają materiały dotyczące między innymi skuteczności szczepień. I właśnie oni podali, że 40 lat stosowania szczepionki przeciwko grypie nie udowodniło żadnego pozytywnego wpływu w takich końcowych parametrach jak ilość hospitalizacji, ilość powikłań itd. Czyli na razie to, co pani profesor powiedziała, to jest jej dobre mniemanie, bo takich danych statystycznych nie ma. Proszę zobaczyć. Wszystkie szczepionki, jakie były, wprowadza się kilkanaście nieraz lat po tym, jak nastąpił spadek zachorowań na daną chorobę. Tutaj wyraźnie widać, że to jest dawno już spadła zachorowalność, a dopiero wprowadzono szczepionkę. I tak jest z każdą inną chorobą. Natomiast ten sam spadek zachorowań obserwujemy na choroby, których nie było szczepionek. Czyli, że nie ma żadnego związku pomiędzy szczepionką a spadkiem zachorowań. Natomiast jedyny związek, który udowodniono, to jest pomiędzy wprowadzeniem centralnego systemu dobrej wody, myciem rąk, w ogóle generalnie higieną. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić, wręcz odwrotnie. Stany Zjednoczone, odra, 600 przypadków, zarażenie na miasteczku, wesołym miasteczku, trąbią wszystkie media, 600 na całe Stany, w tym czasie, w tym samym roku, 1 000 000 autystyków. Czy pani sobie wyobraża, co to jest dla gospodarki prowadzić autystyka? To są dzieci na indywidualne wychowanie. Ale być może tak nasi widzowie nie wiedzą, dlaczego łączy pan to z autyzmem, więc proszę o wyjaśnienie. Chyba trudno o bardziej udokumentowane powikłanie niż autyzm związany ze szczepieniami. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić, wręcz odwrotnie. Ilość aluminium, którą wstrzykuje się dzieciom w porównaniu roku 2013 do 1980, to jest 600% więcej. Proszę wziąć kartkę, długopis, policzyć. Aluminium. Rtęć. Taki sobie banał. Jest tylko 6 szczepień, prawda? DPRT. Jedna ma 25 mikrogramów. Powiedzmy o tym najwcześniejszym, w trzecim miesiącu. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Dopuszczalna norma 1 mikrogram toksykologiczna dla dorosłego mężczyzny doustnie na dzień. Dziecko dostaje 25. Nie na 80-kilogramowego człowieka, a na 4-5-kilogramowego, a więc razy 20. Nie ma bariery krew-mózg. To jest taka bariera, którą Paul Ehrlich odkrył w 80-tych latach XX wieku, która chroni mózg, który jest tłuszczem, od wszystkich zewnętrznych toksyn. To jest... Mało. W tych szczepionkach często znajduje się polisorbat 80. Wątroba dzieci jest niedoczynna jeszcze w tym czasie, a więc nie oczyszcza się tak samo jak u dorosłego człowieka. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić, wręcz odwrotnie. Więc co najmniej 16 tysięcy razy by to trzeba pomnożyć i wtedy dowiemy się, dlaczego mamy tyle powikłań. Często nie zdajemy sobie sprawy. Ja jeszcze kończyłem studia jeszcze parę lat temu, nie wiedziałem o tym, nie Panie zwracałem doktorze, uwagi. Ale chciałabym zapytać od razu o autyzm. Tak. Ponieważ to były wyniki badań zespołu doktora Andrew Wakefielda. Nie jego... tylko.
ale... To są setki badań. Tak, ale on nie jest już lekarzem. Jego, on ma zakaz wykonywania zawodu i jego teorię obalono. Dlaczego? No, dlaczego, że jest nieprawdziwa, nie. A dzieci z autyzmem nie. Po prostu... On nic takiego nie powiedział. Wakefield tylko powiedział, że po tych szczepieniach występują miejsca i wirus odry osiedla się w jelitach. I problemem było przewlekłe zapalenie jelit. Natomiast o autyzmie dodano już później rodzice. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Dostaje, ma sprawę w sądzie lekarskim. Taka sprawa właśnie ma się odbyć jeszcze w tym roku. Ja, proszę pani, odebrałam dziś telefon od mamy, której dziecko, wcześniaczek, zostało zaszczepione mimo podawania mu antybiotyku, mimo tego, że miało zapalenie płuc i to dziecko zmarło. To niezwykłe, bo nawet dorosłych się nie szczepi. To jest standard, czy szczepi się dzieci? Chore. Chore. Dlatego, jak proszę, mówię, nie, to, co się dzieje, czy mogę tylko dokończyć? Tak. Proszę państwa, obowiązkowo dwiema szczepionkami noworodki szczepi się już tylko w dwóch krajach europejskich. To jest Bułgaria i Polska. Rodzice widzą, że na Zachodzie traktuje się ich jak partnerów, że mogą szczepić później, a nie, że jest taka sytuacja jak właśnie w Białogardzie. Pani teraz co siódma rodzina rezygnuje ze szczepienia noworodka. Jeśli każda z tych rodzin będzie miała kierowany wniosek do sądu rodzinnego, to ja myślę, że wkrótce tu będzie ważne jest rewolucja jest na ulicy. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Jako panie doktorze, a nie boi się pan epidemii chorób, nie. Że powrócą nam nie. Te straszliwe choroby, które były? Nie. Bo rzeczywiście teraz no, jest, albo ich nie ma, albo są niewielkie ogniska. Śmiała teza. Podstawową rzeczą jest higiena, dożywienie, witaminy, czysta woda, antybiotyki. To są czynniki, które wpływają na brak epidemii. Ale antybiotyki będą zdrowsze niż szczepionka? Nie będą zdrowsze. W ostateczności bierze się antybiotyki. Proszę panią, nie muszę dawać antybiotyki, dając suplementację. Ludzie wychodzą mi w ciągu kilku dni. Ale to jest oczywiste, panie doktor. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Bardzo proszę, zwróćcie na to uwagę, że to jest jedna wielka propaganda. Druga sprawa jest taka. Zwróćcie proszę państwo uwagę na to, o czym lekarze z profesorami medycyny włącznie nie mówią wam, że ja policzyłem, że powikłań po szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce różnych jednostek chorobowych jest ponad 100. Oni się nawet nie zająkną. Druga sprawa to jest taka, jeśli takie powikłania następują, mogą się one zakończyć uszkodzeniem zdrowia dziecka na całe jego życie, ile onokolwiek będzie żyć. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Mnie tylko o to chodzi, żebyście wiedzieli, czy żeby ludzie wiedzieli, że jest szczepionka, oczywiście, ale jakie ona za sobą niesie ryzyko. I o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby wytłumaczyć rodzicowi, że istnieje takie ryzyko po tej szczepionce, a to jest jedna z najgorszych szczepionek, jakie stworzono. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Teraz rodzic ma podjąć decyzję, a nie urzędnik. Rodzic ma podjąć decyzję, czy jednak to dziecko zaszczepić, bo to jest niezbywalne prawo rodziców. Racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić, wręcz odwrotnie.
zanim przystąpię do meritum, to chcę pokazać Państwu coś takiego. To jest numer, to się nazywa dziennik cotygodniowy, nie, tak, Urban jest właścicielem i redaktorem naczelnym. Numer z 24 marca bieżącego roku, więc bardzo świeża sprawa, tak. I dlaczego on jest ważny? Dowiedziałem się tutaj od pana, że już problemy demograficzne się znalazły na stronie PiS-u tutaj, bardzo dobrze. I tu jest świeżutki materiał jeszcze do uzupełnienia. Otóż problematykę demograficzną często poruszają ludzie poczciwi, ale nieprofesjonalni. No na takim zjeździe tam usłyszał w Ameryce Południowej jeden przezacny człowiek powiedział, że jest plan, który przewiduje, że Polaków ma być tylko 20 milionów. Nie podał źródeł, nie podał dowodów, wobec tego skomentowali kolejne oszoło. Jak się nie podaje źródeł, dowodów, definicji, no to po prostu występuje się w roli oszołoma, który coś wieści. Kto chce, nie wierzy, a kto nie chce, to nie wierzy. Kto chce, to się może z tego wyśmiewać. Wszystko dozwolone. Natomiast tu mamy potwierdzenie, że ten rzekomy oszołom prawdopodobnie nie wiedział, że już są opublikowane dowody na to, co on mówił. I to w czasopiśmie, zawsze trzeba przeprowadzić krytykę źródła, w czasopiśmie, które oszołomstwo narodowo-katolickie na pewno nie może być podejrzane. Co jak co, ale Urbanowe nie. Nie może dostać etykiety oszołomów katolicko-narodowych. Co to, to nie? I oni tu podają, na pierwszej stronie, artykuł Dzieci na śmieci. Róbcie studia zamiast bachorów, hasło. Proszę bardzo. W poważnym, postępowym czasopiśmie, tak? Nie jakieś oszołomy. I oni tu podają informacje, bo tu zawsze trzeba szukać nie haseł, nie zaleceń, tylko informacji. A tu jest informacja, mianowicie przeczytam artykuł, zawsze źródło trzeba podawać, bo inaczej to jest plagiat, przywłaszczenie cudzych informacji. Więc artykuł Dzieci do śmieci pani Agnieszki Wołkłaniewskiej. I tu na koniec mamy następującą informację. Według raportu Living Planet Report, opracowywanego przez naukowców różnych dziedzin na polecenie światowego potentata ekologii organizacji WWF, pojemność w cudzysłowie Polski wynosi między 13 a 20 milionami ludzi. 39 milionów Polaków co roku zużywa dwa razy więcej dóbr naturalnych niż piękna nasza Polska cała jest w stanie z siebie wydać. Koniec cytatu. Więc kochani, w tej chwili neomaltuzjanizm występuje w nowej szacie ekologicznej. Pojemność ekologiczna Ziemia, macie to pojęcie. I widzimy, że tu się powołują na dokument poważnej międzynarodowej organizacji, która mówi, że w Polsce powinno być między 12 a 20, no czyli średnio możemy mówić o tych powiedzmy 15 czy 18 milionach. Czyli to jest plan dla Polski. To nie jest wymysł jakichś oszołomów narodowo-katolickich. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Ta wersja chyba internetowa już jest dostępna. Gdyby ktoś chciał, to służę, można sobie to sfotografować i trzeba pokazać. Ja mówię, pan lubi wilkie morze, ja dlatego... O, tu. To jest data 24 marca bieżącego roku. W dwóch tygodniach jest darmowe wydanie na stronie, no, nie.com.pl. Tak jest. O, rysunek jest taki oświeżający. Słuchajcie, sprawa jest bardzo istotna, bo nasi
ludzie są nauczeni, że z paskudnych źródeł nie można korzystać. O mój dziecko, ja nie czytam. A ja nie tylko, że regularnie studiuję, ale namawiam na regularne studiowanie i wynajdywanie informacji. Zalecenia, które oni mnie tam dają, to mnie nie interesują. No, chyba jako plan pewnych ośrodków. To jest interesujące, jako objaw. A przecież mi podają bardzo dużo ciekawych informacji. No, jak usłyszałem, że jeden z szefów służb specjalnych, a nie będę wymieniał nazwiska, ani nawet ugrupowania, które go tam obsadziło, bo to jest niepotrzebne. Większość z nich jest taka, a tu byłby już w tym wypadku grzech mowy. Nie mylić z oszczerstwem oczywiście. Otóż właśnie jak mu analitycy przynieśli to już... Fuj! Nie! Co mi tu przynosicie? Wąt z tym zacznij wyrzucił. No jak to ma być szef służb specjalnych? To wiecie, co ja się nadaję na prawosławnego arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskiego, dla jasności nie ma takiej archidiecezji. No to jest, no słuchajcie, rozpoznanie. No przecież przede wszystkim trzeba czytać, co przeciwnicy piszą. Nawet to jest ważniejsze niż to, co my piszemy. Bo to, co piszą nasi, to my już wiemy w większości. A co piszą przeciwnicy, to jest właśnie to. Czym się zajmuje wywiad? Zbieraniem informacji u wroga. No, kontrwywiad u siebie zbiera informacje, ale też u nieprzyjaciela głównie. No chyba, że to jest państwo totalitarne, to zbiera wszystko wszystkim i później się dusi tymi śmieciami informacyjnymi. To jest osobna sprawa. Więc słuchajcie, ale to tak, no widzicie, ja tu prawie marketing dla Urbana uprawia. Powinien mi coś za to zapłacić, ale ja to robię społecznie zupełnie. Proszę was, no już teraz nie będę żadnych innych źródeł informacji reklamował, bo to by wyglądało, że stawiam na równi, a Urban jest unikalny. Nikogo nie chcę do tej jednej kategorii innego zaliczyć. No, słuchajcie, zresztą a propos